powiedziałeś kiedyś, że twoim idolem jest Freddie Mercury. Chciałam zapytać, czy nadal tak jest i czy ty masz jeszcze innych? Myślę, że idole się nigdy nie zmieniają, skoro... Zmieniają się tak jak my, różnie bywa. Ale zawsze jest człon, te podwaliny zawsze zostają. Ja się na nim wychowałem, to moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Oczywiście Steven Tyler, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Whitney Houston, Lady Gaga też jest osobą, która jest totalnie inspirująca, Madonna, więc jest tych artystów wielu, na których można się wspierać i którzy pokazują taką starą szkołę i starą sztukę ukazywania muzyki w dzisiejszym świecie, bo jednak ten muzyczny świat idzie w zupełnie innym kierunku teraz i rzadko kiedy nawiązują do tego prehistorycznego, legendarnego i prawdziwego świata muzyki. A powiedz, spośród polskich artystów też mógłbyś znaleźć takie osoby, wymienić takie osoby, na których mógłbyś się inspirować? Myślę, że Grechuta, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen. No mamy naprawdę jakby... Mnóstwo ludzi, którzy są inspirujący. Czy ty w jakiś sposób wspierasz środowisko LGBT? Czy na przykład, nie wiem, grasz na jakiś koncert w gejowskim klubie? Czy to jest możliwe? Nigdy nie brałem udziału w takim wydarzeniu, ale jeśli będzie kiedyś taka możliwość i będzie to impreza, która będzie zorganizowana dobrze, to absolutnie jakby... Wspierać trzeba wszystkie środowiska, które wnoszą do naszego życia jakieś barwy. To środowisko jest niezwykle kreatywne, niezwykle artystyczne i jakby trzeba im oddać pokłon w ich stronę, dlatego że to oni zmieniają świat. Wszyscy ludzie, którzy mają wielką wyobraźnię, zmieniają świat.